Spoko, Robert już rozpoczął swoją dogoterapię. Widzimy Tośkę? Tosia, pokaż się Państwu. Tosia i Kasia. Kasia Bargiłowska jest behawiorystką, która nam teraz przybliży, trenerem psów, która nam przybliży temat, o którym mówiliśmy od rana. Dlatego, że warto głaskać, warto dużo poświęcać czasu właśnie czworonogom, bo to przekłada się na nasze lepsze relacje z ludźmi, na panowanie nad emocjami. Z tego tę wiedzę czerpiemy z badań oczywiście naukowych, szwajcarskich naukowców, ale o czym one traktują teraz? Bo to nic nowego przecież. To jest nic nowego. No, słuchajcie, tak naprawdę no, te badania gdzieś tam mogą jeszcze doskonalić, bo to wiadomo, że badania doskonalą pewne obserwacje ludzi. Ale coś nowego odkrywają jednak. Coś nowego odkrywają, czyli tutaj w tych badaniach akurat jest też taka logiczna rzecz odkryta, że jednak ten pies żywy, żywy organizm daje człowiekowi więcej pozytywnych emocji, pozytywnej energii, pozytywnych myśli niż pluszowe zwierzęta. Bo te badania były przeprowadzane... No właśnie, że tam też pluszowe zwierzęta tak, się tak, pojawiły. Czyli najpierw były zwierzęta żywe, czyli były pieski, do których ludzie się przytulali, kładli się obok nich, czy mogli głaskać te żywe psy. I to samo było wykonane przy właśnie zabawkach pluszowych, przy pieskach pluszowych, do których były włożone butelki z wodą po to, żeby ten pluszak też był ciepły i żeby miał podobny ciężar ciała jak żywy osobnik. No i oczywiście dla mnie to jest logiczne też, tak, że te badania wykazały, że jednak żywy organizm daje więcej pozytywnych uczuć, pozytywnych odczuć wszystkich niż ten zwierzak pluszowy. Czyli dla ciebie jako trenerki te odkrycia już wcześniej były oczywistością właściwie. Są ale oczywistością. Czy potrafiłabyś wyjaśnić, jak to się dzieje, że relacja z psem poprawia relacje międzyludzkie? To jest tak, że psy nie oceniają. One po prostu są. Dają nam dają dużo empatii. Dają akceptację. Ten pies niczego tak naprawdę nie wymaga od człowieka. W zależności od tego, jak ten pies wygląda, słuchajcie, tak, to jest jeszcze sytuacja taka, że na przykład chcemy te psy przytulać, tak? Czyli nawet jak mamy kiepski humor, czy się stresujemy, a w naszej obecności jest pies, to zupełnie inaczej nasz organizm odciąga funkcjonuje. Uwagę od naszych problemów, oczywiście. Od napięcia. A wiesz co jeszcze? Ważne jest też to, że głaskanie powoduje zmniejszenie akcji serca. Czyli jeżeli jest, znaczy, żebyśmy tutaj źle tego nie sformułowali. Chodzi o to, że ciśnienie się reguluje przy właśnie głaskaniu psa. Czyli jeżeli się zdenerwujemy i to ciśnienie będzie wyższe, to głaskanie psa powoduje to, że się wyciszamy, uspokajamy. To samo można też zauważyć na zajęciach z dziećmi, bo ja z Tosią też chodzę na zajęcia z dziećmi. Prowadzimy projekt profilaktyki pogryzień, zapobieganie pogryzieniom przez psy, gdzie dzieci uczą się właśnie tego, czy podchodzić do psów, w jaki sposób to zrobić, jak nie narażać dzieci na pogryzienia, w jaki sposób zaraczyć. Idziemy robić nose work, czyli zawsze i wchodzą w grupę kontrolowaną moich psów pozostałych, bo wszystkich psów mamy 8, więc musi być odreagowanie po takiej pracy. To nie jest tak, że pies, który pracuje z dziećmi, czy pracuje z osobami niepełnosprawnymi, będzie tą pracę wykonywał codziennie. On powinien też mieć przerwę od takiej pracy, ponieważ to jest bardzo dla psów obciążające. Czyli człowiek czerpie dużo energii, zwierzęta dają dużo miłości, bezwzględnie, nie hamują tego, nie blokują, ale powinny też odpoczywać i wyczuwają wszystkie nasze emocje. I bardzo często jest tak, że jak wychodzimy do ludzi z naszymi psami, to psy czują, do kogo powinny podejść najpierw. Mhm. Czy to jest tak, że tylko psy? No wiadomo, że one są tymi najważniejszymi terapeutami. Bo ma kota. Już będzie a, pytać właśnie, o kota. Też, koty też. Bo koty zdaje się, że są trochę niedocenione w tej kwestii. Absolutnie nie. Może mówimy o nich mniej, ale koty też pracują, też potrafią pomagać. Bardzo, bardzo kojąco wpływa ich mruczenie na wszystkie relacje ludzkie. Oczywiście to jest też kwestia tego, bo wiadomo, że ludzie są podzieleni. Są to osoby, które kochają bardziej psy i są osoby, które kochają bardziej koty. No tak to wygląda. A niektórzy mają chomika też. A też mają chomika albo jeszcze patyczaki na przykład. Ale kwestia jest taka, że każde zwierzę potrafi bardzo dużo dać nam ludziom. Dużo pozytywnych emocji, dużo pozytywnych relacji. Samo na przykład takie przyłożenie się, czy kota, sama wiesz, tak? Jeżeli kot się położy na nas, ugniata nas albo jeszcze tymi łapkami tam pougniata, to daje nam też duże ukojenie. To samo jest z psami, to tak jak są te kołderki obciążające dla dzieci. Jak pies się położy gdzieś blisko dziecka, czy blisko nas, osób dorosłych, daje nam to poczucie takiego wyciszenia. No właśnie, to jest też taka, futerko psie jest taką sensoryczną też. Tośka, nie ucieknie. Tak, tak. I w wielu obszarach psychologii psy są doskonałymi pomocnikami dla osób, które te terapie przeprowadzają. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę. Serdecznie. Dziękujemy. Bardzo Tosiu. Dobrego, pięknych spacerów z Tosią. Dziękujemy. Dzięki Tośka. Au, powinnaś powiedzieć. A, Robert ma nową przyjaciółkę. Drodzy Państwo, my teraz troszeczkę przeniesiemy się w inne miejsce. Znajduje się bardzo blisko od popularnego szlaku, choć sam pozostaje w jego cieniu. Wąwóz Kraków to odnoga Doliny Kościeliskiej. I tam teraz się udamy.